Dzień dobry, dobry wieczór. Drugi podcast z serii Psychologia i Twórczość nagrywam z okazji rozpoczynającej się jesieni. Na marginesie dziękuję za komplementy na temat mojego głosu. Byłam zaskoczona. Teraz jak go używam, to wyobrażam sobie, że sprawiam drugiej osobie przyjemność. Dzięki takim słowom mam motywację, żeby nagrywać dalej. Także jeszcze raz dzięki. Dzisiejszy odcinek oprę na założeniu, że życie ma sens. Będę podążać za myślą Frankla, autora logoterapii, który twierdził, że poszukiwanie sensu w życiu to kluczowy element zdrowia psychicznego. Polecam jego książkę pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. I tak, idąc dalej, skoro szukamy sensu życia, które składa się z różnych elementów, to te elementy również mogą mieć sens, który możemy im nadać. Takim elementem, częścią życia jest w moim przekonaniu jesień. Dziś możemy szukać w niej sensu. Jak pracuję w gabinecie, to często słyszę ten tekst od moich klientów. Idzie jesień, boję się, będę się gorzej czuć, mniej słońca, będzie dół. Jesień, ratujcie się kto może, a te wszystkie pomarańczowe i czerwone kolory liści to są po prostu kolory alarmowe. Nie ukrywam, że mi też się obniża nastrój, zwłaszcza pod koniec listopada, w grudniu. Tak, psychologom też się to zdarza. Czy jest sens w tej złowieszczej porze, którą niektórzy woleliby przespać? Co ja lubię w jesieni? Ze względu na moją nadwrażliwość na dźwięki, lubię to, że jest ciszej. Lato jest chaotyczne. Ludzie zaczynają gdzieś jeździć, jest z nas więcej i dłużej na zewnątrz. Dzieci wychodzą na place zabaw, młodzież puszcza muzę z głośnika. Każdy robi remont i przede wszystkim ruszają kosiarki. Jesień ma swoje dmuchawki, to racja i tu mój apel o powrót do zamiatania liści. Czy pamiętacie ten dźwięk sunącej po chodniku miotły? Pamiętacie? Piękny, prawda? Czy pamiętacie pana, który odgarniał z namaszczeniem te liście? Z dwojga złego jesienią jest już chłodniej i można zamknąć okno, więc dmuchawka nie jest tak dokuczliwa jak kosiarka. W każdym razie wciąż apeluję. Wracając. Świat cichnie, staje się mniej chaotyczny i zyskuje kierunek. Refleksje, pomysły, które może kiełkowały wiosną, mówiły głośniej w trakcie urlopu, mogą teraz zostać zrealizowane. To szansa na nowe, na zbieranie owoców. Ten podcast jest też tego przykładem. Tak jak drzewa opuszczają liście, żeby gromadzić zapasy energii w gałęziach na zimę, tak my koncentrujemy siły, żeby robić to, co naprawdę ważne. Obieramy nasze działania z tych mniej istotnych. Może opaść blicht lata. To moment zatrzymania, uwieńczenia koroną liści tego, co się wydarzyło w ciągu poprzednich pór. To podsumowanie, czasem zakończenie czegoś, co nam nie służyło. Pozostaje ogołocenie, obmycie tym deszczem, który się pojawia, może wraz ze łzami. Jak w słowach piosenki, to co zostało mi po lecie, to piegi i nic więcej. A kiedy przyjdzie melancholia czy nostalgia, nie bójmy się jej, bo ona ma też swoją rolę w ciągu roku. Oczyszczającą, reasumującą, o ile oczywiście nie przekroczy depresyjnych drzwi. Ale jeśli te drzwi są nieprzekroczone, człowiek, gdy zwalnia, robi się bardziej refleksyjny. Uważny, krytyczny, dostrzega więcej szczegółów, staje się ostrożniejszy w podejmowaniu decyzji. Latem natura zachęca do zabawy, optymizmu, impulsu, beztroski. I można coś przeoczyć. Ważne, żeby z nostalgii wyciągnąć to, co w niej dobre. Jesień nie jest mniej wartościowa od lata czy innych pór roku. W jednym z podcastów usłyszałam, że zasób to to, co mamy za sobą. I jest to uznany
i zintegrowane. Zasób to to, co mamy za sobą i jest to uznane i zintegrowane. Musiałam powtórzyć dwa razy, bo uważam, że te słowa, ta obserwacja jest bardzo trafna. Nie znam niestety autora tych słów, ale myślę, że ta gra słowna wiele tłumaczy. Zachęcam cię do przyjęcia jesieni, uznania wszystkiego, czego w niej doświadczasz jako swój zasób, zintegrowania jej z twoimi doświadczeniami dziś. Tego właśnie ci życzę. Do posłuchania.